Musiałem odstawić kamerę, żeby przyleciały do trawy. Siemanko! Co ja tu mam? Tak, kupę lat się przyglądałem Burgmensjom. No i stało się. Michał był wczoraj, mi odwiedził, przywiózł. Dzięki. Takie właśnie oto krzaczek już ukorzeniony. Wiecie co to Burgmensja? Nie mylić z daturami. Datury są jednoroczne, Burgmensje są wieloletnie. Biały to ryżowiec, a te trzy to są zeberki. Dla przypomnienia, kto nie widział. Też są filmy o tych ptakach, o budowie wojlery. I chcę w tym roku jeszcze dokupić, to jest Burgmensja różowa, odmiany nie znam, ale to z czasem pewnie wyjdzie, albo ktoś z Was zaraz napisze w komentarzu. Zaczyna już puszczać sobie listki. Ziemia oczywiście, jaką dam, to podłożę do kwiatów. PH podstawa to jest do 6,8, ona lubi taką ziemię spokojnie, od 5,5 do 6,8. Podrośnie w tym oto wiaderku 20-litrowym, podrenowanym po jakimś innym badylu. Potem docelowo w maju pójdzie do gruntu. Poza tą Burgmensją chcę jeszcze kupić trzy, dwukwiatowe, trzykwiatowe, co tak, takie lepsze, no, wiecie o co chodzi. Poczytajcie sobie o podwójnych kwiatach Burgmensjach. Naprawdę piękne rośliny i o co chodzi? Pachną, pachną, jak zaczną kwitnąć, z tego co wiem, bo dopiero zacznę uprawiać. To przez całe wakacje do jesieni czuć jakiś cytrynowy zapach, szczególnie wieczorami. Chcę posadzić to koło grilla, koło bananowców, żeby zrobić jeszcze lepszy taki klimat w ogrodzie. Wiecie o co chodzi. Nie takie jak każdy ma ogródek, wszędzie jest to samo. Ja chcę mieć coś innego. Zawsze chciałem, zresztą wystarczy poglądać moje filmy i zobaczyć co uprawiam. Także postawię gdzieś statyw, posadzimy Burgmensję. I jeszcze będzie dzisiaj drugi odcinek po tym odcinku. Nie powiem jaki, ale i tak się dowiecie. Dobra, to co? Gdzieś ustawię gdzieś tutaj kamerku. O, gdzie? I sadzimy patyczka, że tak powiem. Dzisiaj trochę z innej perspektywy. Nie miałem gdzie tego utytułać, można powiedzieć. Na razie żadnego nawozu nic nie daje, bo z tego co wiem, Burgmensja bardzo dużo żre nawozu i to naprawdę bardzo dużo. Potem docelowo trafi jeszcze w ziemiobornik, oczywiście Cristolan. Może czerwony i różowy, albo zielony któryś tam. Muszę poczytać dokładnie o uprawie tego. Ale wiem, że to żre dużo, bardzo dużo żre. Nawozu, że bananowce to jest pikuś, że tak powiem. Przy nawożeniu. Jak kwitną, możecie sobie zobaczyć w Google. Ja tam zdjęć czyichś nie będę pokazywał, bo ja jestem, jak to powiedzieć, znaczy inaczej, nie lubię kraść żadnych zdjęć z internetu, jak to się dzieje na Facebooku. Po prostu pokazać swoje, z czasem jak zakwitną i tyle. Jeszcze. To się mówi, no sadzenie to nic trudnego. Co teraz? Tak, będzie w tej szklarni tutaj. Teraz jest tu 27 stopni na moim poziomie głowy, czyli na 1,82 m. I zostawię ją tutaj między papajami. I co? Niech już sobie zacznie sezon. Zaraz jest marzec, kwiecień, ukorzeni się w takiej właśnie, w takim oto wiaderku. I w maju, albo już nawet w kwietniu, może wyniosę wtedy do tamtej drugiej szklarni. W tym czasie zdążę zrobić tam dach. I potem docelowo na ogród. I zobaczymy, jak to będzie kwitło, pachniało. No, fajnie będzie. Także zostało jeszcze tylko podlać. Gdzie jest woda? Tu jest woda. No, na razie bez żadnych tam nawozów.
Ta ziemia jest spoko na początku, bez problemu sobie da radę. Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch już puści dosyć ładne liście. Także będą następne odcinki. Wkraczam w nowy etap innych roślin. Bo zawsze mi się marzyło, żeby to kwitło dłuższą chwilę. A nie jak na przykład lilie drzewiaste kwitły sobie przez te 2-3 tygodnie kwitną i potem koniec. A burgmensja kwitnie dłużej. I o to chodzi. Mało tego, no i bosko wygląda, nie? Idę po drugą podejść. Znaczy się konewkę. No. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na tym kanale to wszystko sadzę w tą ziemię i wszystko rośnie. Bez kitu. No chyba, że coś ma wymagania bardziej kwaśnej ziemi, no to wiadomo, że już inna ziemia wtedy idzie. Dobra, potem doleję jeszcze. Także to byłoby na tyle. Część pierwsza, będą kolejne części. I biorę się za drugi film. A ten film to... Dobra. Biorę się teraz za drugi film, który wpadnie po tym filmie, także na razie. Ptaki lubią trawę. Ludzie lubią trawę.